Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w sobotę 21 sierpnia 2021 roku. W dzisiejszym nagraniu pokażę po raz kolejny naukę Kościoła rzymskokatolickiego, który w sposób no niestety już dzisiaj ewidentny dla prostych świeckich właśnie ludzi jest widoczne, jak Kościół swoich właśnie wiernych, tych swoich parafian, po prostu w sposób inteligentny manipuluje Słowem Bożym, zakrywając prawdę właśnie poprzez umiejętność po prostu interpretacji w taki sposób, żeby się zgadzała z dogmatyką Kościoła rzymskokatolickiego, czyli Kościół, wiadomo, będzie interpretował Słowo Boże właśnie używając różnych słów i tak nimi operować i lawirować, żeby po prostu zamydlić takiemu przeciętnemu parafianinowi po prostu oczy, aż mu bańki będą uszami po prostu tam na tych kazaniach ulatywać. I teraz tutaj chciałbym pokazać takie właśnie dwa nagrania ze sobą złączone. Jedne to będzie po prostu pochodzić z kanału Racjonalista, a drugie po prostu z kanału Ojców tam jakichś tam duchownych z Tyńca, prawda, zakonników, i to takie będzie lekcja nauczania właśnie na podstawie Ewangelii Jana, gdzie potem też troszeczkę właśnie do tej Ewangelii się odniesiemy, by właśnie ujawnić te manipulacje i te kłamstwa, które stosuje Kościół i jego właśnie kapłani, którzy prezentują, czyli ci kłamliwi kapłani KRK. Na kanale właśnie tutaj Racjonalista TV tytuł nagrania jest: czy Jezus Chrystus stworzył wszechświat, czyli rzecz o Logosie, Grzegorz Roman, mój imiennik. No i posłuchamy tutaj taki 20-minutowy, oczywiście całe nagranie trwa 50 minut, ale ja tylko wybiorę ostatnie 20 minut i oczywiście wstęp, żeby było wiadomo, o co chodzi. Więc dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie chciałbym porozmawiać o Jezusie Chrystusie. I to nie będzie rozmowa na temat Jego historyczności, tylko na temat bardziej taki doktrynalny. Co, kim jest Jezus Chrystus i jaką rolę i funkcję spełnia w chrześcijaństwie. To jest rzecz bardzo ciekawa, bo Chrystus jest postacią, wokół której chrześcijaństwo się kręci. A tak dokładnie nie wszyscy wiemy, kim on naprawdę jest. Proszę Państwa, pytanie, które jest zawarte w tytule, a więc czy Jezus Chrystus stworzył wszechświat, jest takim przyczynkiem do tego, aby wejść w tę problematykę od razu z tak dobrze otworzyć ten temat. To jest pytanie, które dobrze otwiera temat Jezusa Chrystusa. No i oczywiście na tak zadane pytanie każdy, kto ma trochę wyobraźni i no, kieruje się logiką w swoim postępowaniu i w ocenie świata, zada pytanie, cóż to w ogóle za pytanie? Jak człowiek może stworzyć wszechświat? Wydaje się to po prostu zupełnie niemożliwe, nielogiczne. Proszę Państwa, ale tak jest, to znaczy... Tak nie jest.
Znaczy, tak jest według chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo uznaje bowiem, że stwórcą świata jest Jezus Chrystus. I nie Bóg Ojciec, nie Duch Święty, ale właśnie Jezus Chrystus. To znaczy pośrednio i Bóg Ojciec, i Duch Święty, ponieważ oni są tym samym. To jest Trójca Przenajświętsza. Ale nie akcentują tego tak bardzo w swojej dogmatyce oraz w swoich rozważaniach teologicznych, tylko dla chrześcijaństwa i to dla całego chrześcijaństwa, ponieważ to jest taka doktryna, która powstała przed podziałami na te trzy główne nurty chrześcijaństwa. Więc dla chrześcijaństwa całego Jezus Chrystus jest postacią, która stworzyła świat. Wydaje się to oczywiście nielogiczne i takie wręcz dziwne, jak to pojąć coś takiego. Natomiast jest to efekt pułapki logicznej, w której chrześcijaństwo wpadło. Pułapka logiczna. Pułapka logiczna, która wystąpiła na samym początku chrześcijaństwa. Jak do tego doszło? No po prostu, żeby to Państwu to uzasadnić i przedstawić, to może posłużę się takim przykładem. Jeżeli wymyślamy jakąś religię, a wiadomo, że religię się wymyśla, ludzie wymyślają religię. Jeżeli jakąś religię się wymyśla, to z reguły jest tak, że najpierw wymyśla się Boga, a dopiero potem wymyśla się całą religię, całą filozofię, teologię, do tego Boga. Bóg ten jest jednocześnie stwórcą świata i wszystko jest w porządku. W chrześcijaństwie proces ten zaszedł zupełnie na odwrót, z przyczyn historycznych. W chrześcijaństwie najpierw była religia, a dopiero potem był Bóg. Pierwsi chrześcijanie nie widzieli w Jezusie Chrystusie Boga. Oni widzieli w Nim Syna Bożego, a więc kogoś nadzwyczajnego, kogoś, kto był obiektem kultu i ich nadziei na zbawienie. Natomiast Bogiem nie był. Oni nie patrzyli na to w tych kategoriach. I problem by tak, można powiedzieć, że sobie został tak, jak jest. Ale wydarzenia historyczne potoczyły się troszeczkę w innym kierunku. I Jezus Chrystus musiał przejść proces deifikacji. Jezus Chrystus musiał zostać Bogiem, gdyż był to projekt polityczny. Projekt polityczny. Jezus Chrystus został Bogiem w wyniku przeprowadzonego projektu politycznego. Jak do tego doszło? Autorem tego projektu był święty Konstantyn. W 312 roku naszej ery zdobył władzę w cesarstwie rzymskim, właściwie w Imperium Rzymskim, pokonując Maksencjusza w bitwie pod mostem, czy przy moście mulwijskim. Właściwie to dzisiaj jest już teren Rzymu. I cóż dalej zrobił? Przejął władzę w zachodniej części tego cesarstwa i dokonał reform. W 313 roku wydał edykt mediolański. Edykt mediolański był stworzony po to, aby wprowadzić legalność działania wszystkich religii na terenie Imperium Rzymskiego. Między innymi chrześcijaństwo też zostało zalegalizowane, ponieważ do tej pory było nielegalne. Odbył się casting na taką religię i okazało się, że ze wszystkich religii, a było ich około kilka tysięcy, chrześcijaństwo wygrało jako religia, która najbardziej będzie pasowała nowemu władcy do sprawowania władzy w Imperium Rzymskim. I oczywiście wszystkie religie były według tego edyktu mediolańskiego. No dobrze, ja teraz tutaj chciałem przesunąć od minuty. Tu już na końcówce. Posłuchajmy teraz, bo chcę się skupić troszeczkę na czymś innym. Powiedzmy, o, odtąd. Może jeszcze. O. Akceptowania. I pastka, że to żart.
Może bardziej Heraklit. Heraklit z Efezu, ten co mówił, że wszystko Panterei. Tu trzeba zaznaczyć gwiazdka, że to żart. Że to oni stworzyli Jezusa Chrystusa. A tak jest to rzecz no, trudna do zaakceptowania. I nie można tego zaakceptować, natomiast chrześcijaństwo to akceptuje. Widać to w Ewangelii świętego Jana, w prologu. Jest tam napisane, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. W tym zawiera się cała filozofia, cała chrystologia, można powiedzieć. Chrystologia, czyli nauka o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus był na początku i stworzył. Tylko, że zaraz, jak to na początku był Jezus Chrystus? To kto się urodził? To kto się urodził w Betlejem? Prawda? Kto się urodził w Betlejem? Jeżeli Jezus był na początku, no to Jezus Chrystus nie mógł się urodzić w Betlejem, skoro był już na początku. I rzeczywiście, jak tak dobrze popatrzymy na to, to jak się zapytamy też, gdzie urodził się Stwórca Świata Jezus Chrystus? No gdzie? No skoro stworzył świat, no to jak się urodził na tym świecie, to jak mógł stworzyć świat? Logiczna sprzeczność. Chrześcijaństwo jest oparte na logicznych sprzecznościach. I to nie jest jedyna sprzeczność. One są, one wynikają właśnie z tego zamienienia ról, tej kolejności. Najpierw Bóg, potem religia. Tutaj zostało to zamienione i stąd te wszystkie sprzeczności. No między innymi taka. Kto się urodził w tym Betlejem? Małe dzieciątko, Jezus Chrystus. Stworzyło świat. Tak, według chrześcijaństwa Jezus Chrystus to małe dzieciątko stworzyło świat. Tylko, że zachodzi dziwne pytanie. Jak to możliwe, że Jezus Chrystus ten świat stworzył, skoro był człowiekiem tylko? No to odpowiada chrześcijaństwo na to, no już wiadomo, że Jezus Chrystus był już wcześniej, czyli był na samym początku. Więc Jezus Chrystus jest w momencie stworzenia świata, już jest. Dopiero przychodzi potem Betlejem, on się nie rodzi, tylko wciela się w Jezusa Chrystusa. Tylko, że co roku obchodzimy, to znaczy obchodzimy, no. Wielu ludzi obchodzi Boże Narodzenie. Ja bym w takim razie chciał wszystkich tych ludzi, którzy obchodzą Boże Narodzenie, poinformować, że powinni obchodzić święta Bożego wcielenia, nie narodzenia. Bo nie można się narodzić, jak już się istniało wcześniej. Można się wcielić. Ja rozumiem, że gdyby to był Bóg, który był kiedyś i wchodzi w ciało człowieka, on się wciela. Jest Jezusem Chrystusem wcielonym. W związku z tym też trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy dwóch Jezusów Chrystusów. Oczywiście chrześcijaństwo mówi, że to jest dalej jeden Jezus Chrystus, bo przecież nie może być dwóch Jezusów Chrystusów. Ale de facto jest dwóch. Pierwszy to jest ten Jezus Chrystus Logos, Stwórca Świata, który istniał w momencie stworzenia świata. Jezus Chrystus. A drugi Jezus Chrystus to jest ten, który urodził się w Betlejem, był dzieckiem, potem dorastał, dorósł, chodził, nauczał, uzdrawiał, robił różne cuda, czy to akurat, no powiedzmy tak robił, no zamieniał wodę w wino. Dobra? A więc był na świecie, więc mamy dwóch Jezusów Chrystusów. Ja bym chciał zapytać chrześcijaństwo, żeby się jakoś zdecydowali, określili, który Jezus Chrystus jest tym właściwym Jezusem Chrystusem, bo proszę zwrócić uwagę, pierwszy Jezus Chrystus to jest ten bez ciała, a ten urodzony to jest z ciałem. A Jezus Chrystus, ten, który ma ciało, to jest właściwy Jezus Chrystus. Proszę Państwa, w roku 451 w Chalcedonie, w mieście w dzisiejszej Turcji, blisko Stambułu, pewnie dzisiaj to już jest dzielnica Stambułu, odbył się sobór, który określił naturę Jezusa Chrystusa w ten sposób, że Jezus Chrystus będzie jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Bogiem i człowiekiem. Nie tylko Bogiem, czy tylko człowiekiem, tylko Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Te spory były bardzo burzliwe i dotyczyły tak drobnych różnic w tej postaci, tej koncepcji postaci Boga, że to naprawdę aż się to dziwne. Bo na przykład była koncepcja, że Jezus Chrystus ma dwie natury, boską i ludzką, ale one nie są złączone z sobą. I tak uważali Nestorianie na przykład. Natomiast obecnie po Soborze Chalcedońskim
I w sumie do dzisiaj, chociaż były tam potem też pewne drobne zmiany, upraszczając, uważa się, że Jezus Chrystus ma jedną, zjednoczoną naturę boską i ludzką. Dodatkowo jest obdarzony jedną łaską, boską i ludzką jednocześnie. Bóg, element boski w Jezusie występuje i element ludzki. I te elementy są z sobą spojone. Spojone tak zwaną unią hipostatyczną, unią osobową, wewnętrzną. Czyli Jezus Chrystus jest wewnętrznie spójny ciałem swoim i swoją boskością. Ciałem i boskością. I teraz ja w takim razie chciałbym tak zapytać. No skoro ciało Jezus, na przykład noga Jezusa Chrystusa, czy wątroba, to są elementy, które są też boskie, ludzkie i boskie. I czy one też tworzyły świat? Czy wątroba Jezusa Chrystusa stworzyła świat? Powiecie Państwo, że to jest oczywiście trywializacja i naśmiewanie się. No nie. Wątroba Jezusa była częścią ciała Jezusa Chrystusa i musiała brać udział we wszystkim, co związało się z osobą Jezusa Chrystusa. Ja się nie dziwię, że wątroba Jezusa musiała mieć element boski, ponieważ jak gość zamieniał wodę w wino, no to ta wątroba musiała jakoś sobie dać radę z taką przypadłością. Już pokusa była nader częsta. Tak czy tak, mamy, proszę Państwa, kolejną niezgodność. Niezgodność na Jezusa Chrystusa, który jednocześnie występuje i w postaci ludzkiej i boskiej, co jest udokumentowane przy soborze, w czasie soboru w Chalcedonie w 451, oraz w chrystologii występuje koncepcja Logosa, a więc Boga, który jest Jezusem Chrystusem. To ciekawe, Logos nie jest Bogiem Ojcem ani Duchem Świętym, tylko jest Jezusem Chrystusem. I ten Jezus Chrystus jest na początku i stwarza świat. Ale przecież chrześcijanie codziennie w Kościele wyznają wiarę swoją przy mocy tak zwanego symbolu apostolskiego, czy symbolu, no, są różne wersje symbolu, czy też credo, więc wyznania wiary, gdzie w pierwszym zdaniu wypowiada się takie słowa: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i tak dalej, i tak dalej. I potem w drugim dopiero wersie: i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, czyli wyznają dokładnie coś przeciwnego. Więc wyznają to, że Pan Bóg, Bóg Ojciec stworzył świat, a Jezus Chrystus jest na tym drugim miejscu. Więc ja się chciałbym ponownie dowiedzieć, kto stworzył świat, Bóg Ojciec czy Jezus Chrystus? Ponieważ w credo mamy Boga Ojca, a w chrystologii chrześcijańskiej mamy Jezusa Chrystusa Logosa. To kto? To kto to zrobił? Chrześcijańscy teologowie powiedzieliby, że to nie ma znaczenia, ponieważ Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty są jednością. Jest to Trójca, Święta Trójca. Trójcy jedyni są, a więc nie ma znaczenia. No może nie ma, ale to po prostu, proszę Państwa, no coś tutaj jest nie tak. Znaczy wiem dokładnie, co jest nie tak. Tutaj po prostu brak elementarnej logiki. Brak elementarnej logiki. I no niestety chrześcijaństwo wie, czy chrześcijańscy teologowie wiedzą, że taki brak logiki występuje. Dlatego też koncepcja Jezusa Chrystusa stwarzającego świat nie jest powszechnie pokazywana, wypowiadana. Proszę sobie przypomnieć, czy kiedyś usłyszeliście Państwo od jakiegoś księdza czy jakiegoś chrześcijanina takie określenie, które by mówiło, że Jezus Chrystus stworzył świat. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, takiego powiedzenia wprost, bo określenia mówiące o tym, że Jezus Chrystus Logos, no to mamy już w Ewangelii Świętego Jana, mamy w liście do Hebrajczyków, mamy w wielu miejscach Pisma Świętego takie stwierdzenia mówiące o tym, że świat stworzył Logos Jezus Chrystus, ale to nie jest powiedziane wprost, że Jezus Chrystus stworzył świat, tylko że Jezus Chrystus jest Logosem, Logos stwarza świat, ale już, że to Jezus Chrystus stworzył świat, tego nie ma. I tego raczej, proszę Państwa, nie usłyszycie. Jeżeli takie pytanie byśmy zadali jakiemuś teologowi, księdzu, to najprawdopodobniej, jestem tego pewien, że usłyszelibyśmy określenia takie omijające, mówiące, że
że tak, że to może tak, może jest, że jest tam jakiś logos, jakiś Jezus, ale nie ma Jezusa Chrystusa. Ja nawet Państwu przytoczę tutaj taką, mam taką pracę, wpadła mi w ręce praca takiego Krzysztofa, księdza Krzysztofa Głudzia, który zrobił taki referat na temat chrystologii logosu według Józefa Ratzingera. Wiemy, kto to jest. Józef Ratzinger to były i obecny papież, taki były kiedyś, a na wpół obecny dzisiaj. I tam padają takie stwierdzenia, proszę Państwa. Już mówię, tak, proszę Państwa. Tak. Chrześcijaństwo połączyło grecki logos z Chrystusem i wyraziło to łącznie jako mądrość, logiczność, rozumność. No to o tym była mowa. Tak więc logosem jest Chrystus. Logosem jest Chrystus. Jako stwórczy rozum. Proszę Państwa, logosem jest Chrystus jako stwórczy rozum, ale nie ma powiedziane, że Jezus Chrystus stworzył świat. Ale logosem jest Chrystus jako stwórczy rozum. Logos stworzenia, twierdzi Ratzinger. Logos w człowieku i prawdziwy logos wcielony. Odwieczny logos Syn Boży. Schodzą się z sobą. A więc już wiemy, że logos i Jezus Chrystus schodzą się z sobą. Tutaj mamy stwórczy rozum. Stwórczy, słowo stwórczy pada. Dalej, co my tutaj mamy? No na przykład no, logos jest słowem przedwiecznym, sensem wszystkich rzeczy odwiecznie istniejących w Synu Bożym. Jest to logos, który staje się Bogiem człowiekiem przez przyjęcie natury ludzkiej. Tak idea grecka logosu osiąga swoją pełnię dopiero w logosie wcielonym, w słowie, które staje się ciałem. Słowo, które staje się ciałem, czyli ten logos, ten arystotelesosku logos, powinno być rozum, ale staje się ciałem, czyli ciałem. A ciało to wiadomo, co to jest ciało. Ręka, noga, wątroba. Tak też ten logos wszedł w Jezusa Chrystusa, a więc Jezus Chrystus musi mieć ciało, inaczej nie jest Jezusem Chrystusem. Podczas kiedy, proszę Państwa, logos no jest po prostu, logos jest rozumiany jako słowo, rozum i moc Boga. Spełniające według tradycji starotestamentalnej rolę stwarzającą. Logos, Jezus Chrystus, rola stwarzająca. Ale nigdzie Państwo nie zobaczycie stwierdzenia, że Jezus Chrystus stworzył świat. Dlaczego? Dlatego, że dokonałby się akt bezprecedensowej autokompromitacji chrześcijaństwa. Ponieważ wtedy byłoby podane na tacy jasno, ta sprzeczność, o której jest mowa w tym programie. Sprzeczność między Jezusem, człowiekiem, a Bogiem. Tego się nie da. Tego się nie da po prostu pogodzić z sobą. Po prostu Jezus Chrystus, można powiedzieć, został przepchnięty kolanem jako Bóg. I dlatego nie ma logicznego uzasadnienia tego, aby On Bogiem był. Co zrobić należy? Należy ten problem zagmatwać. To się robi tutaj, prawda? Nie tylko tutaj, ale proszę przeczytać sobie różne inne czy dzieła papieży, dzieła teologów, czy decyzje, czy soborowe, czy pisma teologiczne. Wszędzie jest to sposób zagmatany w sposób taki, że nie pada stwierdzenie, Jezus stworzył świat. Właśnie z tych powodów, o których tu mówiłem. Dlatego, że po prostu nawet człowiek, który no, na co dzień się nad tym nie zastanawia po prostu. Słucha po prostu tych teologicznych wywodów, nie do końca je zawsze rozumiejąc, ale mówi pewnie księża, to oni wiedzą, co tam jest. Ja nie muszę wiedzieć. Jestem tylko zwykłym wyznawcą. Nie muszę wiedzieć. Chodzę do kościoła, tylko modlę się, płacę. Daję swoje dzieci do zindoktrynowania. Więcej nic nie robię. Nie, nie interesuje się. Ale ktoś taki, ktoś niezaangażowany w tę całą dogmatykę chrześcijańską, nawet on zorientowałby się, że Jezus Chrystus jako człowiek nie może stwarzać świata, ponieważ jest człowiekiem, a człowiek jest człowiekiem, który się musiał na tym świecie urodzić, więc nie mógł tego świata stworzyć. Jest według świata kimś tak nieistotnym, tak małym, że twierdzenie, że to on ten świat stworzył, no po prostu urąga jakiejkolwiek logice, którą ludzie posiadają.
Natomiast jak to się odbywa? No właśnie to się odbywa w ten sposób, że teologia, teologowie chrześcijańscy, no, doktrynerzy raczej, ci którzy można powiedzieć, kierują czy projektują chrześcijańską teologię, liczą na to, że chrześcijanie poszczególni nie będą się interesować tym, że nie będą zagłębiać się w tego Jezusa Chrystusa, nie będą pytać, kim on jest. I tu mi się przypomina film Miś, gdzie jest taka scena, że dwaj bohaterowie, jeden pyta drugiego, czy wiesz, co to jest za miś, po co on jest? I drugi odpowiada, a właśnie, nie wiem, co to jest ten miś, po co on jest? A widzisz, nie wiesz, a więc nikt nie wie, więc nie bój się, że ktoś się zapyta. I tak samo jest z Jezusem Chrystusem. Nikt nie pyta o to po prostu. I na to liczą projektanci chrześcijaństwa i niestety trzeba przyznać im, że są w tych swoich działaniach skuteczni. Bo rzeczywiście chrześcijanie odprawiają swoje chrześcijaństwo, wyciągają z tego coś, co dla nich jest dobre, a więc tutaj w cudzysłowie powiem, że etykę chrześcijańską, tu cudzysłów jest wskazany, ponieważ ta etyka nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdziwą, normalną, logiczną etyką, ale powiedzmy jest. Chrześcijanie mają swoje obrzędy, mają zaprojektowane, nie wiem, tydzień, dzień, miesiąc, rok, życie całe mają zaprojektowane. I uprawiają sobie to chrześcijaństwo dla tej właśnie otoczki, dla tej ceremonii i dla bycia we wspólnocie, chociaż nie wiadomo, w jakiej wspólnocie są. Na tym polega chrześcijaństwo. I to chrześcijaństwo tak trwa sobie w tej właśnie niewiedzy, którą chrześcijanie posiadają i którą nie chcą zmienić. Nie chcą wchodzić w to, ponieważ to wymaga wysiłku. To poza tym jest niepotrzebne. A jeszcze mogłoby spowodować, że okazałoby się, że są jakieś nieścisłości logiczne w chrześcijaństwie. Tego by bardzo wielka część chrześcijan nie chciała doświadczyć. Dlatego chciałbym tego właśnie owym, że chrześcijanom życzyć, żeby udała im się ta, no, wielka sztuka. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. No i ja oczywiście nie będę się odnosił do tego, co on tutaj mówił, bo z tego, co zauważyłem, to prawdopodobnie jest to osoba niewierząca. Mam tu na myśli, że nie jest osobą należącą do Kościoła rzymskokatolickiego, czyli nie jest katolikiem. Prawdopodobnie nie jest też ani w Kościele protestanckim, być może ateista. Jednakże chciałem się skupić na tych właśnie jego wypowiedziach, kiedy to właśnie, czy to teologowie, czy księża, na ich wypowiedzi, które właśnie czasami jak coś głoszą, jakąś naukę, właśnie na tą ich okrężną właśnie wypowiedź, że pewne wypowiedzi ze słów teologów czy księży, one są właśnie takie okrężne, niby prowadzące prosto do tego samego, powiedzmy, celu, ale one jakieś są takie mimo wszystko okrężne. I teraz chciałbym wam puścić pewne nagranie właśnie, na które, gdyby nie to nagranie tego Grzegorza Romana, nie zwróciłbym uwagi na pewne słowa, które będą padać tutaj odnośnie listu apostoła Jana. Czekajcie, bo... O! Zobaczmy tutaj, to będzie nagranie. Tutaj, okej. Okay. I... Czyli tak, to jest z kanału Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. I tu taką mają serię zatytułowaną, jeśli chodzi odnośnie pierwszego listu świętego Jana. To jest akurat konferencja ósma, Chrzest Święty. I tu
od minuty 10. Posłuchajcie właśnie, co ten ksiądz tutaj mówi. Patrzeć na tę ikonę jako na obraz naszych ślubów, czyli tej renowacji naszego chrztu, co też działo się w czasie Eucharystii, kiedy tak jak ojciec oddaje się synowi, syn oddaje się ojcu, tak samo byśmy się oddali Bogu przez nasze śluby, a Bóg przez te śluby oddał się nam. Bo to nigdy nie jest tak, że Pan Bóg tylko bierze, tylko zawsze jak coś bierze, to w zamian za to daje samego siebie. No właśnie. To, co zwróciło moją uwagę. Ten ksiądz tu mówi, że właśnie my, wierzący, kiedy oddajemy swoje serce Panu Bogu, bo tak ten ksiądz tutaj mówi, to w zamian otrzymujemy, bo tu odnosi się ten ksiądz do Eucharystii, no właśnie, co otrzymujemy w zamian, prawda? Co otrzymujemy w zamian? Jakiej odpowiedzi byście się spodziewali, drodzy słuchacze? Zaraz wam puszczę, też właśnie zróbcie sobie taką małą pauzę i się zastanówcie. Ksiądz, który mówi, oddajecie swoje serce Panu Bogu, a Pan Bóg oczywiście jest tak wdzięczny, że właśnie ofiaruje siebie pod postacią Eucharystii. Czyli kogo przyjmujecie? No, przyjmujecie Boga pod postacią Eucharystii, tak? Ja przynajmniej takiej odpowiedzi się spodziewałem, że to usłyszę. Natomiast zobaczcie, co ten ksiądz mówi. Posłuchajmy. Przez te śluby oddał się nam. Bo to nigdy nie jest tak, że Pan Bóg tylko bierze, tylko zawsze jak coś bierze, to w zamian za to daje samego siebie. Zresztą mamy to w Komunii Świętej, prawda? Że dajemy Panu Bogu nasze serce w czasie mszy, ale otrzymujemy Syna pod postacią hostii, pod postacią chleba. No to jak to? No to jak to jest? Widzicie właśnie te okrężne nauki, kręte kłamstwa, kręte nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Czyli oddajemy swoje serce Bogu, a Bóg z wdzięczności właśnie ofiaruje się nam pod postacią, znaczy w postaci Syna. Czyli tu jest Bóg, my oddajemy swoje serce Bogu, Bóg ofiarowuje się, ale nie On, tylko Syna ofiarowuje nam. No ale oczywiście według dogmatyki Kościoła rzymskokatolickiego wiemy, że przecież Jezus jest Bogiem. No więc co przyjmujemy pod postacią Eucharystii? Przyjmujemy Boga. Oczywiście kapłani właśnie tego wprost nie powiedzą, że parafianie, wierni przyjmują Boga w postaci Eucharystii, bo przecież wiadomo, że to byłaby kompromitacja z ich strony, gdyby tak nauczali oficjalnie, że Boga, Stwórcę Najwyższego, można przyjąć w postaci jakiegoś tam opłatka, pod postacią opłatka w tak zwanej Eucharystii, prawda? Więc tak jak właśnie ten Grzegorz Roman mówił, że wprost ci nie powiedzą księża, że Jezus Chrystus stworzył świat, nie, no Bóg stworzył świat przez Syna, czy tam jakoś inaczej będą mówić, ale oczywiście nie powiedzą wprost, że Jezus Chrystus stworzył świat. Nie, Bóg Ojciec będzie Ojciec. Tu jest dokładnie ta sama historia. Nie powiedzą ci wprost, że w Eucharystii przyjmujesz Boga. Nie, przyjmujesz Syna. No ale wiemy przecież, że Syn jest Bogiem, także no, przyjmujesz Boga w Eucharystii. I to jest właśnie ta okrężna droga, te właśnie kłamliwe, okrężne ich nauczania, prawda? No jeszcze raz posłuchajmy tego. W Komunii Świętej, prawda, że dajemy Panu Bogu nasze serce w czasie mszy, ale otrzymujemy Syna pod postacią hostii, pod postacią chleba. Wszystkie te kłamstwa właśnie wynikają z tej niedorzeczności, o których też mówił wcześniej z tamtego kanału racjonalista Grzegorz Roman, który no, ujawnia te jakieś sprzeczności. Te sprzeczności wynikają tylko z manipulacji właśnie Pismem Świętym przez Kościół rzymskokatolicki. I właśnie na zakończenie programu tego nagrania
ujawnię ponownie kolejne właśnie takie te manipulacje ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, które właśnie prowadzą do takich właśnie, że potem ludzie mogą być ateistami, nie wierzą w Boga, no bo rzeczywiście według nauki Kościoła rzymskokatolickiego po tych zmanipulowanych, a szczególnie po tym zmanipulowanym przykładzie Biblii Tysiąclecia przez tego właśnie Horta, jak on tak się nazywał, Westcotta i Horta, tych dwóch po prostu masonów, jak można wyczytać z Wikipedii, którzy rzekomo rzetelnie przetłumaczyli z języka greckiego, czytamy w liście do Tymoteusza, to jest pierwszy list do Tymoteusza, prawda? Rozdział trzeci i werset 16 pisze tak: ten, który objawił się w ciele. I znowu takie nie wiadomo co. Ten kto? Ten. Tak jest właśnie w przykładzie Biblii, wszystkich Bibliach katolickich. Ten. Takie, no nie ma określenia wprost. Ten, prawda? Dlatego tak się wypowiadał też wcześniej ten Grzegorz Roman właśnie na temat tego, że nie powinniśmy, katolicy nie powinni obchodzić święta Bożego Narodzenia, tylko święta Bożego Wcielenia. Słuszna uwaga. I gdy przyjdziemy właśnie do rzetelnych tłumaczeń z języka greckiego, takich, które znajdziemy w Biblii Gdańskiej, w Biblii Brzeskiej, w współcześnionej Biblii Gdańskiej, w nowej Biblii Gdańskiej, wydawnictwo śląskie, bardzo dobry przekład nowej Biblii Gdańskiej, w takich Bibliach jak Króla Jakuba, King James, prawda, we włoskiej Biblii Diodati. Właśnie to są te wszystkie Biblie wydane w roku 1500-1600 roku, gdzie rzeczywiście rzetelnie zostało przetłumaczone z języka greckiego. Czytamy werset 1 Tymoteusza 3,16, gdzie pisze wyraźnie tak: Bóg, który objawił się w ciele. Bóg, który objawił się w ciele. Nie ten, jak w Bibliach katolickich pisze, ten, który objawił się w ciele, i tu sobie możemy kombinować. Nie, Bóg, który objawił się w ciele. I kiedy to wiemy, że Bóg objawił się w ciele, wtedy przechodząc do Ewangelii Jana, bardzo dobrze rozumiemy werset, który w Ewangelii Jana 10:30, to są słowa Jezusa, nie nauki apostoła Jana. Jan spisał, że Jezus powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale oczywiście Kościół katolicki będzie tłumaczył, że i nie tylko Kościół katolicki, ale jacyś tam fenomeni tacy jak jacyś nauczyciele sprawiedliwości, tak, prorocy najwyższego, wiecie o kogo chodzi, jacyś tam inni swawolni, naprawdę już tacy interpretatorzy biblijni, gdzie powielają te kłamstwa katolickie, protestanckie, że w wersecie Jana 10:30 chodzi o jednomyślność. Gdyby chodziło o jednomyślność, to Jan by to napisał tak, jak nie byłoby żadnych dwuznacznych i tak dalej. Jeśli Jan napisał tak, jak napisał, to znakiem tego, że Jezus wyraźnie mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Według pierwszego listu do Tymoteusza 3,16, Bóg, który objawił się w ciele. I wszystko się zgadza. Dalej Jan, idąc dalej po 10 rozdziale 30 wersecie, potem, jeśli dobrze pamiętam, to jest 14 rozdział i werset 9, kiedy Jezus do Filipa mówi: Filipie, tyle z wami jestem i nadal mnie nie poznałeś. I oczywiście, co interpretuje Kościół katolicki, czy tam protestanci, czy inni, że Jezus Chrystus przedstawia przymioty niewidzialnego Boga. Nie, Jezus nie przedstawiał przymiotów, które posiadał niewidzialnego Boga, tylko Jezus powiedział wprost: Filipie, tyle z wami jestem, jeszcze mnie nie poznałeś.
trzymając się 1 Tymoteusza 3,16. Wszystko nam się zgadza. Nie trzeba interpretować Jana 10,30, że chodzi o jakąś jednomyślność, albo o Jana 14,9, że chodzi o przymioty, jakie posiada rzekomo niewidomy Bóg. Nie. Według 1 Tymoteusza 3,16 Bóg, który objawił się w ciele, zgadza się z tym, co pisze w Jana 10,30, w Jana 14,9, prawda? Następna manipulacja, jeśli chodzi o protestancki przekład biblijny, czyli warszawkę, przekład warszawski, prawda? I katolicki przekład Biblii, jest to, gdzie czytam, już nie pamiętam, to też jest list apostoła Pawła odnośnie Jezusa Chrystusa, gdzie pisze, że On jest odblaskiem niewidzialnego Boga. Ja już kiedyś tam w jakimś komentarzu z kimś pisałem, napisałem chyba z Arturem Kądzioła, tak? Pozdrawiam Artura Kądzioła, komentatora z kanału Alberta, protestantyzm to ignorancja. To chyba Artur mi napisał to samo. Ja odpisałem, że Jezus Chrystus to nie światełko odblaskowe na rowerze, bo w oryginale jest napisane, że Jezus jest blaskiem. Blaskiem, nie odblaskiem, jak księżyc odbija światło słońca. Bo to jest następna zła interpretacja. Jezus Chrystus, ten, który jest blaskiem, a nie odblaskiem. I ze względu właśnie na takie zafałszowania, które zostały dokonane, szczególnie w Biblii katolickiej, no niestety można by powiedzieć, że w Biblii są jakieś sprzeczności, że są jakieś właśnie takie niedorzeczności, że się kłócą ze sobą wersety i tak dalej, i tak dalej. Kłócą się ze względu na to, że wsadzili tam łapy, w tym przypadku jeśli chodzi o Biblię Tysiąclecia, masoni tacy jak Westcott, tak, i Hort, który no niestety z języka greckiego przetłumaczyli po swojemu, nierzetelnie, ale dzięki Bogu, tak jak powiedziałem, w takich Bibliach jak Biblia Brzeska, Gdańska, UBG, tak, uwspółcześniona Biblia Gdańska, Nowa Biblia Gdańska, nawet są jeszcze nowe inne przykłady, tam chyba to nawet w toruńskim przykładzie biblijnym jest napisane, że Bóg, a nie ten. Także no, to tyle w tym nagraniu, żeby nie przedłużać. No, jeśli chodzi o mnie, to ja oczywiście tam, co ten Grzegorz Roman się wypowiada, no to ja w to nie wnikam, to jest jego sprawa. Dla mnie, tak jak powiedziałem, wynika na to, że jest to osoba niewierząca. Ja natomiast wierzę i tak jak cały czas mówiłem od początku, tak teraz jeszcze powtórzę, nie to i przypomnę, bo cały czas twierdziłem, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I nie tak jak tutaj, co niektórzy głoszą, także pozdrowie przy okazji Hercia, czy Marike Lol, czy ten Artur Warda, prawda, którzy głoszą, że właśnie Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Jezus Chrystus jest Bogiem, dlatego że właśnie Bóg wcielił się. I nie ma takiego czegoś jak Syn Boży, bo to niestety zrobił też Kościół katolicki, żeby właśnie zgadzało się z doktryną Trójcy. Właśnie dlatego dużo w błąd wprowadzają nas wersety, kiedy są używane takie właśnie słowa jak Syn Boży i właśnie na podstawie tego, no Syn Boży to nie Bóg. Świadkowie Jehowy właśnie mówią, Syn nie może być równy Ojcu. I za co chcieli przecież faryzeusze ukamieniować Jezusa Chrystusa, chyba w Ewangelii Jana jest napisane, za to, że czyni się równy Bogu. Tak? Nie chcemy Cię ukamieniować, że tam coś tam, nie, tylko za to, że się czynisz równym Bogu. No i w końcu nie mogli Go ukamieniować, to Go ukrzyżowali rękoma Rzymian, ale w Apokalipsie, o dziwo, Jezus mówi znowu, że zwycięzcy, dla zwycięzców, tam to chyba jest w 21 rozdziale Apokalipsy, w każdym razie Jezus mówi dokładnie to samo, co jest w Starym Testamencie napisane. I będę wam Bogiem. I będę wam Bogiem. Czyli wygląda na to, że zabili tutaj Jezusa na ziemi, dlatego że się czynił równy Bogu, a po śmierci Jezus dalej znowu czyni się równy Bogu, bo twierdzi, że będzie Bogiem, tak? No i tak dalej. Także widzicie, teraz tam już nic nie mogą zrobić, mogą go tylko pocałować mocno w cztery litery. Już go ani nie ukrzyżują, ani nie ukamieniują drugi raz.
za to, że Jezus czyni się Bogiem, prawda? No, po prostu Jezus jest Bogiem, bo no, niektórzy dalej nie rozumieją, że po prostu Bóg wcielił się, prawda, w tutaj ciało ludzkie i objawił się ludziom w ciele, które nazywało się Jezus Chrystus. To tyle w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.